Hej, dzień dobry. Witam się z wami serdecznie. I słuchajcie, macie już na kanale makijaże, macie już na kanale testy. Słuchajcie, kosmetyków z firmy Eveline, czyli to jest z tej mojej paczki PR-owej. I pomyślałam, że oddzielnie przyjdę do was. Jeżeli tutaj widzicie jakieś prześwity światła, jakieś, ja nie wiem, odbijające się, to ja przepraszam, ale siedzę przy świetle dziennym, przed samym tutaj oknem, a pogoda jest po prostu... Zobaczcie, jaka jest pogoda. O! No, o, po prostu właśnie takie rzeczy mi się tutaj dzieją. Także wszystko odblaskuje, wszystko się tutaj odbija, świeci i w ogóle. Także ja pomyślałam, że przyjdę do was z taką nie recenzją, to nie będzie recenzja, to będzie bardziej taki zoom na paletkę. Taki zoom, czyli przyjrzymy się bliżej, słuchajcie, tej paletce z Eveline Cosmetics, jeżeli chodzi, słuchajcie, o w ogóle linię tych paletek, czyli o jakby serię tych paletek, to Eveline wypuściła 3 paletki z tejże serii i w skład tej serii wchodzi paletka Burn, czyli ta właśnie, którą posiadam ja, wchodzi kolejna paletka, to jest Nude, i trzecia paletka to jest Rose. Ja pozostałych dwóch nie widziałam, ale z tego, co przyglądałam się online, chodzi mi o to, że nie widziałam, wiecie, nie miałam w rękach. Natomiast jeśli chodzi o nude, mamy w tamtej paletce jakby przewagę beżów, brązów oraz szarości. Czekajcie, bo mi tutaj statyw szaleje. Jeżeli chodzi o paletkę nude, przewaga tam jest beżów, brązów oraz szarości. A jeżeli chodzi o paletkę rose, mamy tam matowe oraz złociste odcienie różów i brązów. Natomiast jeżeli chodzi o tą paletkę, którą mam ja, i bardzo się cieszę, że mam tą, a nie inne, ponieważ tutaj, jak widzicie, no to tutaj w tej paletce, słuchajcie, gama kolorystyczna jest naprawdę przepiękna. Mamy tutaj, jak widzicie, ja nie wiem, jak wam tutaj pokazać, żeby się światło wam nie odbijało. Mamy tutaj, słuchajcie, 12 cieni. Są one piękne, jakby w bursztynowych barwach. Tutaj przepiękny róż, który jakby tutaj scala dla mnie tą całą przepiękną paletkę. Cienie są one tutaj matowe oraz są satynowe. Co będę chciała zrobić? Będę chciała wam pokazać swatche, przede wszystkim swatche tej paletki, żebyście mogły zobaczyć mniej więcej, jak się to tutaj spisuje w praktyce. Zacznijmy może od cienia pierwszego, którym jest ten tutaj taki biało-żółty. To jest taki cień, słuchajcie. Ja wam będę tutaj swatchować na dłoni. Postaram się, słuchajcie, tylko ten jasny cień, on jest świetnym cieniem bazowym. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o konsystencję jakby tej paletki, o te cienie, jak one są zmielone, to naprawdę, naprawdę całkiem sympatycznie. Nic się nam tutaj za bardzo nie osypuje. Cień jest taki, słuchajcie, troszeczkę jaśniejszy i on już tutaj jakby ma w sobie delikatny, taki subtelny błysk. Także pierwszy z cieni jest takim cieniem totalnie matowym, ten drugi już jest leciutko satynowy, taki jakby łososiowy, ja nie wiem, słuchajcie, za chwilę wam to spróbuję przybliżyć. Czwarty z cieni jest to cień taki już bardzo bezpieczny, już również na całą powiekę, taki brązik, pierwszy z takich delikatnych brązów i jest to cień matowy. Cztery, o, na mojej ręce, nie wiem jak mam pokazywać, słuchajcie. Cztery cienie. Tutaj mamy ten najjaśniejszy, potem idzie ten taki satynowy, delikatny z połyskiem, potem idzie ten taki właśnie ala łososiowy, różowy, ja nie wiem, ciężko mi go określić, i potem idzie ten taki pierwszy z brązików. Lecimy teraz drugi poziom paletki. Tutaj mamy cienie satynowe, a tu znajdujemy takie przepiękne, może tutaj poniżej spróbuję, już wam pokażę. Teraz trzeci z cieni. Jeżeli chodzi o pigmentację, naprawdę ta paletka jest po prostu świetnie napigmentowana, to jest moje zdanie. Przepiękne, satynowe cienie. Ja nie wiem dlaczego, ale ja powiem wam, że radziłabym wam aplikować te cienie zdecydowanie. To są te tutaj, raz, dwa, trzy, cztery. Ten widać najjaśniej, ale widać. Także przepiękne, słuchajcie, takie... Ja nie wiem, czy to będzie naprawdę tutaj... To kamerka odda mi tutaj te kolorki, ale są przepiękne. Oliwa. Teraz zrobimy sobie swatche ostatniego już tutaj poziomu i zrobię to może tutaj jakoś z drugiej strony. I tutaj mamy znowu maty i już ciemniejsze kolory do przydymiania
do przyciemniania oczu i w tym właśnie ten nasz piękny, słuchajcie, najpiękniejszy chyba z tej paletki, różowy. Jeżeli chodzi o mnie, to godna polecenia paletka. Ja naprawdę Wam ją rekomenduję z czystym sumieniem. Ja nie pamiętam, jaka jest jej cena, ale chyba około 50 zł. Ja jestem przekonana, że ta paletka jest warta ceny. Możecie tutaj z niej wyczarować, słuchajcie, zarówno dzienny makijaż, jak i naprawdę jakiś fajny wieczorowy przy użyciu właśnie tych tutaj teraz tego trzeciego poziomu, który za chwilkę Wam tutaj pokażę. Cienie są świetnie zmielone, konsystencja jest naprawdę super, zobaczcie. No, tak wygląda, no, to prawie wyglądają jak, słuchajcie, matowe pomadki do ust. Prawie. Także tak wygląda całość paletki. Ja nie wiem, czy widać to wszystko tutaj. Poczekajcie, ja może spróbuję Wam tą kamerkę przybliżyć jakoś tu, gdzie słońce za bardzo nie świeci. I może teraz. Tak one wyglądają. Tutaj mamy te cztery, plus ten najjaśniejszy, którego widzę, że chyba bardzo słabo widać. Jest taki subtelny, mijący się. Potem mamy tutaj cztery te takie połyskujące, satynowe i tutaj mamy cztery maty bardzo ciemnych kolorów. Także tak wygląda całość tej paletki. Ja Wam ją serdecznie polecam. Ja oczywiście dzisiaj mam ją na oczach, co nie wiem, czy jest widoczne. Za chwilkę będę tutaj sobie wycierać rękę. Także tak by to wyglądało. Ja chciałam Wam tylko delikatnie przybliżyć w króciutkim filmiku po prostu jak wyglądają te cienie. Ja Wam polecam tą paletkę, ja jestem nią zachwycona. Tutaj macie również opcje na Smoky Day i Smoky Night. I tutaj też jest pokazane, że cienie w drugim rzędzie, czyli 5, 6, 7, 8, Wet and Dry Eyeshadow, czyli można je na mokro i na sucho aplikować. Także wiem, o co chodzi, ponieważ słuchajcie, zaaplikowane te cienie, a wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że te cienie z tej tutaj, z tego drugiego rzędu świetnie, ale to świetnie aplikują się palcem. Najzwyczajniej na świecie palcem, słuchajcie. Ja już sprawdzałam różnymi pędzelkami. Ja aplikowałam je sobie wczoraj, nie przedwczoraj chyba. I naprawdę tak jak aplikuje się je palcem, to żaden pędzelek mi tutaj jakby tego nie oddał w taki sam sposób. I ten tutaj jaśniejszy zaaplikuję sobie tutaj bliżej. Bliżej kącika oka. I może pokażę Wam jakoś tutaj w świetle, jak one pięknie się mienią. Ja wczoraj miałam co prawda inną paletkę, w niej również podobne kolory i zaczepiono mnie właśnie o te cienie. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja nie wiem, jak Wam tutaj, jak mam się ustawić, żebyście dobrze to widziały. Może teraz. Nie wiem, ale zaufajcie mi, że naprawdę, naprawdę super. Super paletka, super cienie, super pigmentacja. Świetnie się blendują, nie można sobie raczej zrobić kuku. Super. No i tak samo łatwe do Holi się śmieje z kuku. Łatwe do zmycia po prostu, jak zmywacie makijaż. Także polecam. Eveline Cosmetics Born All in One Eyeshadow Palette. Paletka 12 cieni. Super. Ja w ten sposób właśnie będę zakończać już ten filmik. To miał być taki króciusieńki zoom na paletkę z Eveline Cosmetics Born, czyli jedną z trzech z serii Eveline. Dziękuję za chwilę uwagi. Dajcie mi znać, jak Wam się podobają te cienie. Co Wy o nich myślicie? Czy macie tą paletkę? Czy zamyślacie zakup tej paletki? Jeżeli ją zakupicie, po oczywiście mojej rekomendacji, bardzo bym prosiła, wklejajcie zdjęcie produktu na Instagrama z oznaczeniem mnie oczywiście, albo na Facebooka z oznaczeniem mnie, będzie mi bardzo miło. Oraz czekam na Wasze opinie, jak u Was się sprawdzają te paletki, w sensie jak się sprawdza ta paletka, dokładnie ta konkretna. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Życzę Wam przyjemnego dnia, popołudnia, wieczoru, jak to woli. Jeżeli ktoś ma urodziny, to oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Buziaki. Bye-o!